siatką, braciaka, a wziąłem ją przepalić, dojechać się powolutku. Ale powiem wam, o kurwa, już dawno na krosie nie jechał. Strasznie mi się na nim dziwnie jedzie. Takie kurwa duże. Kurwa, hamulec on ma żyletę z tyłu, na doty. Ale gripa w ogóle nie ma, kurde. Tak jak w moim siedzeniu, w ogóle nie ma przyczepności, jeżdżę po tym. Tak dziwnie chodzi ta LZ-a. Gaźnik będzie do czyszczenia i regulacji chyba. Ale mimo że jest opona prawie nowa, zero przyczepności na tej trawie. Kurde, tor zarosnął cały, jasny pier. Zarósł. Masakra, co to przy? Nic nie widać. Jedno w tych kurde markowych dużych crossach jest dobre. Nie trzeba tak się użerać jak speedbike'iem. Po prostu jak się zapierdala szybko, ten cross cały czas crossuje. Sam wraca do jazdy na cross. W speedbike'u takiego czegoś nie ma. Teraz mógłbym puścić kierownicę i strasznie ciężko skręcić. Znaczy im się idę szybciej, tym jest ogólnie ciężej skręcić kierownicą. Sam cross ogólnie crossuje. Nie ma czegoś takiego. Ten moment obrotowy buszywa, jak ja to kurwa robię. Pojedziemy do Pit by Ridera na tor. Zobaczymy, czy jeszcze cokolwiek pamiętam z tej jazdy. Tutaj jeździłem o wiele mocniejszym, no nie może o wiele mocniejszym, ale mocniejszym crossem. Nie jeździłem praktycznie 125 pojemności, tylko i wyłącznie 250. Zobaczymy, podobno przebronowane jest. Bajrajder też mówił. Rzeczywiście. Przebronowane.
nie jeździ. O kurwa. Co to się stało? Brakło mi hamulca z tyłu. Co jest? Po prostu zahamowałem na tył. Kurwa mać, ale wygotował tarczę. Co jest kurwa? Nie zasłona. Po prostu brakło mi hamulca z tym. Pierdolona marcz. Pierwsza gleba. Nie, ty się chujowo jeździ. W porównaniu z moim pitbikiem muszę cały czas pałować. Jak odpuszczę, zapierona już nie pójdzie. Kurwa mać, no. Za bardzo jeżdżę po tym siedzeniu. Strasznie ślizgam się na tym siedzeniu i jak przygazuje mnie, po prostu jeżdżę, nie mogę złapać pozycji. Przynajmniej w tym, bo tamto ubranie co mam na crossa, to mam zwykłe spodnie, no. Tamto co mam ubranie na crossa, to mam pod dupą gumowane lekko. To mi się nie ślizgał, ale naprawdę mam, mówię, zapierona, nie mogę ujechać. Coś mi w ogóle ta jazda nie idzie. W jeździe dwusuwem, nie? Dojeżdżasz w całej pecie, dohamowywujesz przy zakręcie, strzał ze sprzęgła i heja, nie? Jedziesz długo, ale ten styl jazdy mi tak troszeczkę... No nie mój sprzęt, nie chcę za bardzo tak wam pokazywać tą technikę. No niby te 40 parę koni, ale powiem wam, że pitbike'iem to tutaj bym zaorał to. Może na prostych bym je wziął, ale w zakrętach to pitbike ma przewagę. A między tą azetą. Chyba, że jakiś dobry kierowca, kurde, dobrze strzela ze sprzęgła i wejdzie ładnie ten zakręt. Spróbuję jeszcze raz. Obroty to idzie, no. Nie ukrywajmy. Tylko musicie ukręcić. Była dwójeczka i nie pójdzie dwójki. Ładnie wyrywało na koło. Tak to troszeczkę chujowo, no nie ukrywajmy. Dobra, stwierdzielam. Taki krótki filmik, ale jazda mi na tym nie idzie. Nie, 125 nie dla mnie. Nie ma hamulca w ogóle nożnego.
Powiem wam tak, przyznam się bez bicia, strasznie mi jakoś ta 125 nie podchodzi. Tak, ja bym wam wytłumaczyć. Brakuje mi tego mocnego dołu. Nie jestem przyzwyczajony w ogóle, nie. Jeździłem wcześniej tylko i wyłącznie 250-kami. Miałem Suzuki RM 250, zarąbiście chodziło, brało od dołu. I WR-kę 250 Husqvarna 2004 roku i też zajebiście mi się na niej jeździło w miarę. Też fajnie ciągnęła od dołu, mocny dół miała. A tu ta Zeta taki strasznie słaby ma ten dół. Ale za to jak się wkręci, powiem wam, że idzie jak przecinak. Tylko do tych zakrętów, do tego włóki zapierona, nie umie tym wchodzić. To trzeba szczelić ze sprzęgła, trzeba dohamować zaraz przy skręcie. Kurde, ostrym zakręcie trzeba dohamować i szczelić ze sprzęgła i z całej pety wejść. Bo inaczej te zamuli się i nie pójdzie ta EZ-a. Ogólnie dwus. Moim pitem tam w zakręty to wchodziłem trójką albo czwórką i rozbierał się, nie? Tylko wiadomo, to jest 4 osób, nie? To jest 4 osób, to logiczne, że o wiele mocniejszy duma. No ale jakoś tak bardziej mi pitbikiem podchodzi jazda niż... Ja bym miał wybierać 125, a MRF-a 170, wybrałbym raczej 170. Do takiej jazdy spokojnej, takiego niezapierdalania, można powiedzieć, niezapieprzania, takiej spokojniejszej jazdy i nie po torze, bo na tor to już mi się wydaje, że te łuki są szersze i wtedy już taką 125 pojeździ na torze w zawieszeniu, większym skoku niż w moim pitbike'u i ogólnie większe koła i motor prostuje jak się doda gazu sam. No, są wtedy zalety, ale takie, jakbyście chcieli sobie polatać spokojniej, od czasu do czasu na tor się przejechać, pojeździć sobie i nie macie pieniędzy, co najważniejsze, nie macie dużo pieniędzy na utrzymanie takiego motora, to raczej bym polecił wam pitbike'a i nie macie tego problemu. Tanie części, no, też się da ładnie pozapierdzielać. No i cóż, no przejechałem się. Nie wyszło mi to po mojej myśli. Myślałem, że to będzie mi tak jeździć jak... że to będzie podobnie jeździć jak moja 250 była Husqvarna. No ale no niestety. To też dużo zamula opona. Opona też dużo zamula tego... tą 125, bo ma dobrą przyczepność. Chociaż jest trochę przetarta, ale jest o wiele lepsza przyczepność. Co się tu mogę doczepić? Jak braciak ogląda. Coś ty masz coś z tymi hamulcami z tyłu. Po prostu jak przytrzymam chwilę, wyleciałbym krzaki o mały włos. Masz coś z hamulcami z tyłu, trzeba będzie ten zacisk chyba rozebrać, odpowietrzyć cały układ. Bo hamulec jest na dotyk. Po prostu na dotyk normalnie jest żyleta, hamulec tylny. Ale do pewnego czasu, jak przytrzymam chwilę na hamulcu, zablokuję całkowicie koło albo schamuję go lekko, to po pewnym momencie normalnie potrafi pedał spadnąć i zero hamulców. Wtedy mogę walić po hamulcu i nie ma w ogóle nic. Nie hamuje. Muszę chwilę odczekać i znowu jest dopiero hamulec z żeleta. Nie wiem co to jest. Dlatego mi się wypierdzielił, jak widzieliście. Ja mu hamulec, cyk, a potem już za ogólnie trawa była na wierzchu luźna i zahamowałem naprzód i pociągnęło mnie do boku. No. Tak, tam był taki uskok w dół jest. Tego nie widać na filmiku, ale jest taki uskok. Jest taki uskok i mógłbym tam w pokrzywy ładnie wpaść, a jestem ubrany w koszulkę do bicia żony. No to tyle no. W przyszłości myślę, że braciak da mi się przejechać czymś lepszym, ten drugi. Czy setą, to już idzie jak 4 osób, bo przejechałem się jak widzieliście w zimowym odcinku, jak mu pożyczyłem sobie na chwilę. Powiem, że tamto nawet mogę powiedzieć, że mam bardzo mocny dół. Nie kręci się tak wysoko na obroty, bo chyba w granicach 7500 obrotów to jest maksymalne obroty, ale za to ma bardzo mocny dół. Czyli tamtym już się powinno mi lepiej jechać niż z tym. Dobry motor,
do zapierdalania po torze po prostych, ale do takiego enduro nie. Do enduro ten motor się nie nada, za słaby duma. Po prostu trzeba dużo strzelać ze sprzęgła i strasznie duże zużycie wtedy będzie paliwa, jak trzeba pałować. No. No ale braciak pojeździ, nauczy się, sprzeda i kupi może mocniejszy. Albo kupi pitbike'a. Pitbike'a 190. Nie wiem, zobaczymy. Podobało się, łapka w górę. Nie podobało się, łapka w dół. Jesteś nowy, zasubskrybuj kanał. Nie bój się, nie biję. Nie biję ludzi za to, że mnie nie subskrybują. No ale jak ktoś mnie zasubskrybuje, bardzo jestem wdzięczny za to. Pomagacie się rozwijać temu kanałowi. Będą się pojawiać coraz to lepsze materiały z tej okazji. No i co? No i tyle będzie, no. Tu bym wam coś pokazał, ale może wam na razie nie pokażę. Pokażę wam w przyszłości, jak zasłużycie na to. Pokażę wam taką niespodziankę, tylko że muszę sobie jeszcze silnik jakiś załatwić. Ale to w przyszłości. Więc na razie, trzymajcie się, hej.